Cześć! Hello there! Dzisiaj zawsze jak dzień rozpoczynamy kolejnym matematycznym zadaniem. Ciekawy, co przygotowałam dla Ciebie na dzisiaj? Oto zadanko, którym zajmiemy się dzisiaj. Na dzisiaj przygotowałam dla Ciebie takie ciekawe zadanie, które może spotkać Cię na maturze, punktowane za aż 2 punkty. Dane są liczby a równa się pierwiastek z 5 minus 2 oraz b pierwiastek z 5 dodać 2. Oblicz wartość takiego wyrażenia dla podanych a i b. Tak więc przepiszmy to wyrażenie i od razu zobaczmy, mamy tutaj dzielenie, a dzielimy ułamki mnożąc razy odwrotność drugiego ułamka. Czyli mamy a razy b przez pierwiastek z a plus pierwiastek z b razy odwrotność, czyli a minus b przez pierwiastek z a minus pierwiastek z b. Zauważmy, że na dole mamy wzór skróconego mnożenia i najpierw warto byłoby go wykonać, zanim podstawimy wyrażenia zamiast a i b. Bardzo sobie tym ułatwimy. Czyli w liczniku może nam zostać a razy b razy w nawiasie a minus b, a w mianowniku będziemy mieć pierwiastek z a do kwadratu, czyli mamy a minus pierwiastek z b do kwadratu to będzie minus zwykłe b. I teraz możemy podstawić dane liczby zamiast a oraz b. Czyli będzie to a razy b, czyli w naszym przypadku będzie to pierwiastek z 5 minus 2 razy b, czyli razy pierwiastek z 5 plus 2. I w drugim nawiasie mamy a minus b, czyli pierwiastek z 5 minus 2 odjąć b, czyli minus pierwiastek z 5 minus 2. Zobacz, musimy zmienić znaki w obu tych liczbach. Przez a minus b, czyli mamy pierwiastek z 5 minus 2 minus b, możemy zapisać to w nawiasie pierwiastek z 5 plus 2, a za chwilkę zmienimy znaki opuszczając nawias. Zobaczmy, że tutaj mamy wzór skróconego mnożenia a kwadrat minus b kwadrat, czyli będzie to 5 minus 4 razy, w tym drugim nawiasie poredukują nam się pięknie pierwiastki z 5 i zostaje nam minus 2, czyli mamy minus 4. Przez pierwiastek z 5 minus 2, opuszczamy nawias zmieniając znaki, pierwiastek z 5 minus 2, to będzie pierwiastki z 5 pięknie się skracają, minus 2 to będzie minus 4 i ta minus 4 może skrócić się z tą minus 4, czyli wynikiem będzie 1. Zobacz, jak bardzo skomplikowanie można zapisać w matematyce jedynkę. Przejdźmy teraz do zadania, które pojawi się jutro. Jutro wykonamy sobie takie niełatwe zadanie, liczba logarytm o podstawie 2 z liczby. Pierwiastek z 2 do kwadratu razy pierwiastek z 2 do potęgi 4 razy pierwiastek z 2 do potęgi 8 jest równa. I oczywiście jak zawsze napisz swoją sugerowaną odpowiedź w komentarzu pod tym filmem, a już jutro o godzinie 7 przekonamy się, czy Twoje typowanie było właściwe. Zapraszam jutro, pa!